treningi prowadzę już od 3 lat, które są przygotowaniem do biznes runu. 15 treningach. Trening był najpopularniejszym w mieście. Przyszło ponad 50 osób. Długo biegam, około 10 lat, ale takie treningi no, powodują, że jest 13 systematyczność i jakaś tam dodatkowa mobilizacja. Właściwie zacząłem biegać po długiej przerwie, ponieważ miałem operację kolana. Dzięki temu, że był biznes run. Nie po to, żeby się przebiec, tylko po to, żeby pomagać. To jest taki dobry dzień w środku tygodnia, żeby sobie uzupełnić inne treningi biegowe i treningi na sali. W tym roku z wyjątkową uwagą się temu przyglądamy, żeby Polak Biznes Run jako projekt generalnie promował zdrowy tryb życia. To po jakimś czasie chodzi zmęczenie i znużenie. Dzięki temu, że tutaj jesteśmy w grupie i że trener krzyczy na nas, jest, nas dopinguje, nawet jak jesteśmy zmęczeni, to jeszcze ostatnie 10 minut przebiegniemy. 1,5 minuty na ciężkim oddechu. Nawet w zimie po 24 osoby przychodzi, biega. Świetnie się bawimy, rozciągamy się na końcu, w środku, na początku treningu wzmacniamy brzuch, wzmacniamy uda, pośladki, wszystko co się da. Nie jesteśmy nastawieni na konkretnie jedną firmę, każdy czujemy się współorganizatorami. Świetne jest to, że lubimy razem spędzać czas, to bieganie, te treningi są świetną okazją do zabawy. No i oczywiście patrzymy i przygotowujemy się na ten wrzesień, żeby przy okazji również pomóc kolejnym podopiecznym Fundacji Jaśka Marii.